kiedyś brzmiał. Macierzył się, gdy Dawid grał, ale muzyki dziś tak nikt nie czuje. Kwata i kwinta, tak to szło, raz wyżej w dół, raz niżej w bok. Artystów bezkonfliktowych, aczkolwiek twórczych, drugiego końca. To jest zwieńczenie tego pleneru, tego spotkania. Serdecznie Państwa witamy. Odbył on się głównie dzięki głównym organizatorom, którym jest przede wszystkim Dom Kultury pod dyrekcją. Prosimy bardzo. Jest pan Ryszard Kowalski, dziękujemy bardzo. I pokaże się, jest taki skromny, że może zostać w ukryciu, jego zasługi są wielkie. Drugim organizatorem jest to czasowy Rybaczówka pod przewodnictwem Grzesia. Nie ma go tutaj dzisiaj, na pewno dotrze, Grzesiu Wójczysko. Dziękujemy bardzo. Państwo, serdecznie witam przedstawicieli władz na dzisiejszej naszej uroczystości. Witamy pana wiceprezydenta, pana Pawła Sujka, wielkie brawa. Do tej całej organizacji dołączył się również Sabat, no wiadomo.
Państwa, jakbyśmy uznali to za sukces, tą imprezę, no to moim zdaniem sukces ma zawsze wielu ojców. I to jest prawda, bo to jest niemożliwe, że wszystko może zorganizować jeden człowiek. Wśród nas, wśród Was jest wielu takich naszych sympatyków, którzy nam w tym przedsięwzięciu licznie pomagali, usilnie pomagali i tych serdecznie witamy, że wymienię tylko Państwa Tuliszków, którzy zaprosili nas, cały plener do siebie do domu, ugościli nas wspaniałą kolacją, a Pani Martina wygłosiła nam pogadankę interesującą bardzo na temat kultury osetyńskiej. Dziękujemy bardzo, miły i wielkie też brawa. Certyfikat. Najwyższe gremium spotkania Sabat uznaje, i tu jest autor, za wybitnego, wyjątkowego i bezkonfliktowego, aczkolwiek twórczego artystę oraz dziękuję za kreatywny wkład i uczestnictwo w drugim spotkaniu Stowarzyszenia Artystycznego Sabat od 6 do 17 kwietnia w Świnoujściu. Co niniejszym potwierdzamy, zaraz pan dyrektor...